Chwała Bogu, kochani. Oj, dzisiaj mamy taki temat szeroki. Dalej zostajemy w cyklu na temat Ducha Świętego. A jeżeli Duch Święty, to nie sposób nie mówić o Jego darach, o darach Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego to jest ten temat, o którym dzisiaj będziemy mówić. Jest to bardzo obszerny temat. I wybaczcie, że będę spoglądał często do notatek, ale to dlatego, żeby nie popłynąć w jednym darze za daleko, ale aby o każdym z nich chociaż pokrótce wspomnieć. I dzisiaj może tak powierzchownie, ze względu na czas, podejdziemy do tego tematu, ale nie podejdź powierzchownie do tego tematu. Ale niech to będzie taki czas, kiedy sobie przypomnimy o tych darach wspólnie razem i niech to będzie taki czas, kiedy na nowo zapragniesz darów Ducha w swoim życiu przeżywać. Nie tylko o nich wiedzieć, nie tylko sobie o nich przypomnieć, ale ich doświadczać. I powiem coś jeszcze. Wierzę w to, bo tak mówi Boże Słowo, że Bóg chce, abyśmy aby każdy z was, ja, każdy jak tutaj siedzimy, w tych darach, abyśmy obfitowali i abyśmy ich doświadczali niejednorazowo, nie tylko jednego daru, ale każdego z nich w swoim życiu. Amen? A więc dary. Jeżeli mówimy o darze łaski, trzeba byłoby popatrzeć na oryginał, na Boże Słowo, na język grecki i tam takie słowo charyzma. Charyzma. Nam może w języku polskim kojarzy się to słowo z charyzmą, charyzmatycy. I tak, to jest prawda, ale samo to słowo charyzma nie znaczy kogoś charyzmatycznego, nie odnosi się do jego osobowości, do tego, jakim on jest, do jego jakichś zdolności, ale charyzma oznacza dar łaski. Kiedy Grek mówił charyzma, on myślał o tym szczególnym darze, który jest darowany komuś z łaski. To jest dar łaski, czyli nie jest to jakiś dar, jakaś zapłata za coś, jakieś wynagrodzenie, ale charyzma jest to dar łaski. I o tym właśnie Biblia mówi, kiedy pisze, kiedy jest używany w Nowym Testamencie to słowo charyzma, jest zawsze w odniesieniu do daru Ducha Świętego, którym jest właśnie ten dar łaski dany nam od Boga. I Bóg, tak jak na początku mówiłem, chce, abyśmy te dary otrzymywali, dlatego że nas po prostu kocha. On nie trzyma ich kurczowo i nie jesteśmy w stanie sobie na nie zasłużyć. Dopiero kiedy bardzo się postaramy, no to masz tutaj taki dar, teraz dostaniesz, bo bardzo zasłużyłeś. Ale Bóg nas kocha, On jest Bogiem dobrym. On posłał swojego przyjaciela, naszego przyjaciela, Ducha Świętego. On jest tym, który przychodzi i On ma te dary i On chce je nam dawać, swojemu Kościołowi, każdemu z nas. My tych darów bardzo potrzebujemy, zwłaszcza w tych czasach, w jakich teraz żyjemy. Kościół zawsze potrzebował darów Ducha Świętego do tego, aby był mocny, aby był silny, aby odnosił zwycięstwo. I tym bardziej w tych czasach końca, w jakich wierzę, że jesteśmy, w jakich się znajdujemy, tym bardziej potrzebujemy darów Ducha Świętego. Nie tylko wiedzieć, znać je, ale chodzić w nich. Dary Ducha. Jakby tak postarać się o definicję samego tego słowa charyzma, jak żeby go lepiej zrozumieć, to można to przedstawić jako natychmiastowe stworzenie możliwości przez Ducha Świętego w życiu każdego wierzącego do użycia daru w celu zbudowania innych. Jest to dosyć skomplikowane, a więc teraz na przykładzie to wyjaśnię. Ale to, na co chcę zwrócić uwagę w tej definicji, że to natychmiastowe stworzenie tej możliwości, kiedy ten dar może być użyty ku zbudowaniu,
to, że to jest dla każdego wierzącego. To nie jest tylko dla wybranych, dla szczególnych, jakichś ulubieńców czy wybrańców, ale dla każdego wierzącego. I tak na przykład, kiedy Piotr z Janem wchodzili do świątyni, kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich, tam taka możliwość właśnie zaistniała, kiedy ten dar uzdrowienia mógł się przejawić. I wtedy Piotr, kiedy spojrzał na tego chorego, który był chromy, nie mógł chodzić, my, jakbyśmy tak cieleśnie chcieli mu pomóc, no to byśmy wrzucili mu 5 złotych, no nie? No bo jak możemy mu inaczej pomóc? No wspomogę go tak, no, finansowo. I na taką pomoc on zawsze mógł liczyć, ale kiedy Duch Święty był w uczniach, jest w nas, on widzi coś więcej. Jest wielka moc w otrzymaniu daru Ducha Świętego, w darach. I kiedy Piotr nie w takiej cielesnej mocy mógł go pobłogosławić, ale wręcz odwrotnie powiedział, że on nie ma złota ani srebra. On ma coś więcej. To, co on ma. I to jest właśnie ważne, to, co on ma. My, jako wierzący, my musimy mieć. Dlatego, żeby móc dać innym, sam potrzebuje to otrzymać, sam to dostać, sam w tym chodzić, w mocy Ducha Świętego. Aby móc usłużyć, aby być zbudowaniem dla innych. Aby móc zauważyć chromego, chorego, tego, który potrzebuje. Duch Święty nie pozwoli nam przejść obojętnie. On poruszy twoje serce, on dotknie, on ci wskaże. I on będzie chciał cię użyć do tego, abyś wyciągnął dłoń jak Piotr i powiedział z wiarą: wstań i chodź. Amen? Czy takiego daru pragniecie? Amen. Ja pragnę tego w swoim życiu. Ja tego pragnę. Ale chciałbym, aby to pragnienie było jeszcze większe w moim życiu. Nie tylko tak mówić, że tego pragnę, być takim poprawnym, ale chcieć tak naprawdę gorąco pragnąć. To, o czym pastor mówił na początku, kto pragnie, niech przyjdzie. Ale musimy pragnąć, gorąco pragnąć tego. I kiedy ten temat... Wiedziałem, że w tym temacie będę się dzielił z wami. Przypomniał mi się właśnie sen Janusza Cieślara, starszego z tego zboru, kiedy on dzielił się tym snem, jak widział w tym śnie, potem zrozumiał, że to był Duch Święty, po prostu osobę, która przyszła tutaj na rynek Ustroński z takimi tobołami. Nie wiem, czy ktoś już pamięta ten sen, a jak nie, to odsyłam bezpośrednio do źródła, do Janusza. Jak go spotkacie, zapytajcie, to wam opowie ze szczegółami ten sen. I w tym śnie, z tego co pamiętam, opowiadał, jak widział tą osobę Ducha Świętego, która przyszła tutaj do Ustronia z tymi bagażami, pełnymi tobołkami. Tylko że nikt nie chciał otrzymać tych darów, które on miał. Tak wielkie to były te dary. Ale nikt nie chciał wziąć, odebrać od niego. On miał tak dużo przyniesione tutaj, którym chciał rozdzielać. On jest tym, który obdarowuje tymi darami. On jest tym, który rozdziela jak chce pośród wierzących. I popatrzmy na apostoła Pawła, na pierwszy list do Koryntian, dlatego że apostoł Paweł tam w bardzo taki szczegółowy sposób i zrozumiały pisze na temat darów Ducha Świętego. Jest to pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział i od 1 wiersza. I tam właśnie apostoł pisze do Kościoła: a co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. I wierzę, że Duch Święty mówi to również dzisiaj do nas, do każdego z nas. Chcę to przypomnieć dla tych, którzy może zapomnieli, albo dla tych, którzy nie wiedzą, to chcę, abyś był świadomy tego, tych rzeczy, darów duchowych. I idąc dalej, ten sam rozdział, 4 do 6 wiersza. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W tym fragmencie widać, jak,
Jest wiele sposobów działania, jak Bóg chce używać tych darów i że za tym wszystkim stoi trójjedyny Bóg. Jest wiele obaw czasem do manifestacji tych darów. Ludzie ze względu na to, że nie rozumieją tego, obawiają się, ale widzimy tutaj, że za tym przejawem, za tą posługą, za tymi sposobami stoi trójjedyny, ten sam, jeden Bóg. Za tym wszystkim. I tutaj też w Grece to słowo sposób działania, te sposoby działania, to tutaj z oryginału jest napisane, użyte słowo energema, które oznacza rzecz, która jest produkowana. Czyli w czasie tego sposobu działania jest coś produkowane, jest jakiś wynik. Energema, polskie zrozumienie energia, jest jakaś tutaj wytworzenie, ten wynik tego. I Paweł, pisząc te słowa, pisząc to, że w tych sposobach działania, używając tego słowa energema, naucza, że kiedy podłączamy ten dar duchowy, który jest darem, z łaski otrzymujemy go, do naszej służby, to wtedy otrzymujemy pewien wynik. Dopiero wtedy jest wynik naszej służby. Możemy mówić o jakimś wyniku. I jakiego rodzaju są to wyniki? Jaki podczas tego procesu, co będzie wytwarzane? To, co jest najważniejsze, to, co Paweł pisze w następnym wersecie, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. To, dlaczego Duch Święty chce działać wśród nas, to, dlaczego On daje te dary i chce, abyśmy w tych darach posługiwali, chodzili, to właśnie, abyśmy w tej służbie, kiedy te dar otrzymujemy, to przede wszystkim to ma być ku zbudowaniu, ku wspólnemu pożytkowi, ku wzrostowi, ku posileniu. To jest najważniejsze. Dlaczego Duch Święty daje nam właśnie takie duchowe dary? Aby mogły być właśnie uwalniane. Uwalniane w tych, każdej służbie ku wspólnemu pożytkowi. Przejdźmy więc do tych rodzajów darów. Ten temat to też nie jest tak, że tutaj chciałbym was czegoś nauczać w jakikolwiek sposób, dlatego że wiem, kochani, że wielu z was jest bardzo dobrze obeznanych w tym temacie, ale to jest ten czas, kiedy możemy sobie to przypomnieć i popatrzeć na Boże Słowo i zacząć rozmyślać nad tym każdym poszczególnym darem, czy taki dar w moim życiu był. Czy mogę powiedzieć, że Duch Święty pobłogosławił mnie w moim życiu już takim darem? Czy był taki przejaw w moim życiu? Dlatego jesteśmy dalej w tym 12 rozdziale. Przeczytajmy sobie od 8 do 11 pierwszego listu Koryntian, 12 rozdział. Nie zamykajcie sobie tego rozdziału, miejcie go cały czas otwarty, dlatego że będziemy dalej czytać z tego rozdziału jeszcze kilka fragmentów. I tam apostoł Paweł pisze o rodzajach darów Ducha Świętego. 8 wiersz. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków i wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I tutaj też warto wspomnieć i należałoby też o pewnym fakcie, że istnieje czasem błędne rozumienie tego tematu, takie błędne założenie, że Duch Święty obdarowuje pewną osobę, ciebie albo mnie, jednym darem i on jest przydzielony tobie, tak można powiedzieć, dożywotnio. Czyli posługujesz tylko w tym jednym darze i to nie jest prawda. Chciałbym, abyście wiedzieli o tym, że to nie jest prawda, dlatego że Duch Święty posiada wszystkie te dary, które były tutaj wcześniej wymienione i On użycza tych darów w specjalnych momentach, kiedy my naprawdę potrzebujemy tego daru, w okolicznościach,
I on to czyni w taki sposób, jaki on chce. On ma w tym wolność i on wie, czego my potrzebujemy. On wie, że kiedy ja potrzebuję wiary, to on przyjdzie z tym darem do mojego życia, a nie przyjdzie z innym darem w tym momencie, w tej sytuacji, w tej okoliczności. On wie, czego pragniemy, czego potrzebujemy. I to nie jest tak, że on nie może ci użyczyć innego daru. On pragnie wręcz, on chce, abyś go otrzymał. Więc to powinno być dla nas jasne i zrozumiałe. Nie masz przydzielonego tylko jednego daru do końca życia, a w innych nie możesz posługiwać. To nieprawda. Dalej, w 14 rozdziale tego samego listu, pierwszego listu do Koryntian, w 14 rozdziale, 26 wierszu, Paweł pisze: cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Często Paweł to podkreśla w swoich listach. Ku zbudowaniu. To jest ważne. To jest bardzo ważne, dlatego że jak rozmyślałem nad tym tematem, to też takie słowo mi się przypomniało, że Bóg pokornym okazuje łaskę. Jeżeli jestem pokorny, kiedy przychodzę z pokorą do Boga, z takim pragnieniem, aby otrzymać ten dar, nie po to, aby ludzie zwrócili na mnie uwagę, że posiadam ten dar, dar czynienia cudów, czy dar uzdrawiania, czy jakikolwiek, który był tam wymieniony, żeby zwrócili na mnie uwagę, ale przede wszystkim to, czego, jakie powinno być moje serce, kiedy proszę Boga o to, aby dał mi dar swojego ducha, to, aby to służyło innym ku zbudowaniu. Aby ktoś mógł być dotknięty przez moc Bożą, aby mógł zostać uzdrowiony. Nie dlatego, abym ja był przez to wywyższony i moje ego, moje ja wzrosło, bo teraz ja to się nie. Ja jestem tylko naczyniem. To nie dzieje się za moją mocą. To nie jest mój dar, moja moc, że ja nakładam na kogoś rękę, tak jak Piotr, który wyciągnął tą rękę, to nie Piotr go uzdrowił. To Boża moc, która przez niego przepłynęła, ona uzdrowiła tego chromego. Musimy być tego świadomi i nie może być w nas takiego pragnienia złego. Ale zawsze musi być to, co Paweł pisze też w liście, przede wszystkim miłość. Mamy dążyć do miłości. To ma być ten główny motor. To ma być ten powód, dlaczego pragnę, aby te dary się przejawiały w Kościele, aby się przejawiały przeze mnie. To ma być miłość z powodu tej miłości. Popatrzmy na Jezusa Chrystusa. On jest cudownym wzorem przejawiania się darów Bożych. On chodził w tych darach, w każdym poszczególnym. Ale on nie czynił to dla własnej chwały. On to czynił z miłości, on uzdrawiał z miłości. Nie po to, aby ludzie go uwielbiali, ale on litował się. On się litował, on uwalniał, on uzdrawiał. I takie powinno być nasze serce, takie powinno być nasze pragnienie ku zbudowaniu. I chciałbym tutaj też zaproponować taki podział tych darów. Jest jeden z takich podziałów, abyśmy mogli lepiej je zrozumieć, jakoś podzielić na trzy takie kategorie tych darów. Jest ich 9 i możemy podzielić je na 3 kategorie. Pierwsza z tych kategorii są to dary rozróżniające, drugą kategorią są to dary orzekające i trzecią dary dynamiczne. I tak pierwsze te rozróżniające, do nich możemy zaliczyć mowę mądrości, mowę wiedzy i rozróżnianie duchów. I kiedy mówimy o tych darach rozróżniających, o tej kategorii jednej z trzech, to mamy na myśli wtedy te dary, te trzy, o których żeśmy przed chwilą powiedzieli. Jesteśmy wyposażeni wtedy w moc do rozróżniania czy postrzegania pewnych prawd, które mogą pomóc innej osobie, także też nam. Jak one działają? I tutaj pierwszy
pierwszy ten dar, mowa mądrości, mowa wiedzy. Wtedy, kiedy Duch Święty pozwala ci albo pozwala mi dowiedzieć się czegoś szczególnego. Czegoś, czego nie dowiedziałbym się w taki naturalny sposób. Jest to nadnaturalne, ponadnaturalne takie przesłanie informacji przez Ducha Świętego do mnie, które może być pomocą dla innej osoby, która może ją zbudować. I ta informacja to nie jest coś takiego, co ja się mogłem dowiedzieć od kogoś innego i to użyć, aby tej osobie pomóc, ale to jest nadnaturalne, ponadnaturalna informacja, którą wie tak naprawdę tylko ta osoba, którą doświadcza ta osoba w tej chwili, w tym momencie. Wiecie, o czym teraz mówię? Pewnie doświadczaliście te osoby, które chodzą w darach nieraz tego daru, kiedy Duch Święty przychodzi do ciebie i on mówi wyraźnie, pokazuje ci pewną osobę i sytuację z jej życia i chce użyć ciebie, abyś ty poszedł i powiedział tej osobie, oznajmił jej coś. I to jest taka informacja, że ty o tej osobie nie wiedziałeś tego. Nie byłbyś w stanie się tego nawet dowiedzieć. I tak na przykład Jezus, który był przy studni, tam kiedy rozmawiał z Samarytanką, on, który był pełen darów, który chodził w mocy Ducha Świętego. Tak, Jezus był człowiekiem, ale na Niego, tak jak czytamy Boże Słowo, wstąpił Duch Święty. Amen? Amen. I to Duch Święty Go prowadził. I od momentu, kiedy Duch Święty spoczął na Jezusie, Jezus w tych wszystkich darach się poruszał. Zaczął czynić cuda, uzdrawiać. I także miał ten dar mądrości, tej wiedzy. Kiedy przebywał z tą Samarytanką, miał objawienie, Duch Święty dał mu objawienie co do tej kobiety. To mam na myśli, kiedy mówimy o tym darze. Rozróżnianie duchów. Jest to też bardzo potrzebny dziś w Kościele, w Bożym Kościele dar. Bardzo potrzebny, dlatego że w tej tematyce dzieją się różne rzeczy. Skrajności. Jest przeduchawianie tej sfery, a czasem jest nierozpoznanie ewidentnego działania demonicznego. I my potrzebujemy chodzić w takim poznaniu, w tym darze, aby umieć rozróżnić, co jest działaniem mocy demonicznej, a co nie. Kiedy należy zgromić demona nad czyimś życiem, wypędzić, a kiedy nie. Bo możemy kogoś zranić. I tak na przykład Paweł, kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich, on również zwrócił się do dziewczyny, która szła od pewnego czasu za nimi i można powiedzieć, w dobry sposób ogłaszała, kim są, co czynią, ale Duch Święty dał Pawłowi wgląd na to, co tak naprawdę, jaka moc stoi za nią. I wtedy, kiedy ona już się zaczęła uprzykrzać im, kiedy to mogło wpływać już źle na ich służbę, to Paweł, czytamy to w Dziejach Apostolskich, 16 rozdziale, 18 wierszu, Paweł znękany zwrócił się do ducha. On zwrócił się do ducha i rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. My mamy pewne poznanie dobra i zła. To, o czym pisze autor Listu do Hebrajczyków w 5 rozdziale, 14 wierszu. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. My chodząc długo za Panem i z Panem, mamy pewne poznanie, rozróżnienie, co jest dobre, co jest złe, ale tu jest mowa o czymś więcej, o czymś takim ponadnaturalnym objawieniu. O tym, kiedy Duch Święty przychodzi i wskazuje ci ewidentne działanie złego ducha. I Jezus też w
tym darze usługiwał i wyganiał demony. I widział, kiedy demon był odpowiedzialny za chorobę w życiu pewnej osoby i wypędzał tego demona, a razem z nim chorobę. Kiedy gromił. Tego też potrzebujemy. Rozróżniania duchów. Mowa mądrości. Co możemy rozumieć, mówiąc o tym darze, o mowie mądrości? Jest to Boża odpowiedź na dane pytanie lub rozwiązanie danego problemu. Często przychodzi w taki sposób, że wiemy, co mamy czynić. Modlisz się i Duch Święty przychodzi z rozwiązaniem pewnej sytuacji, która była dla ciebie nie do rozwiązania. I wiesz już, co masz powiedzieć, albo wiesz, co masz zrobić w tej sytuacji, aby ją rozwiązać. Kocham tę sytuację, kiedy ja już nie wiem, co mam czynić, co mam mówić, jak rozwiązać pewną sytuację. I kiedy Duch Święty przychodzi i pokazuje to rozwiązanie, takie to jest cudowne. Kiedy znasz głos Ducha Świętego, to jest bardzo ważne. Potrzebujemy znać Jego głos. To jest cudowne, kiedy Duch Święty przychodzi i ty wiesz, że to jest Duch Święty. To daje ci taką wolność i taką pewność do tego, że możesz iść i możesz mówić. I nie lękasz się, czy to jest z ciebie, czy to nie z ciebie, czy to jest prawda, czy nieprawda. Po prostu dostajesz taki Boży pokój, taki power, energemę, że po prostu idziesz w mocy Ducha Świętego i ogłaszasz. Idziesz w mocy Ducha Świętego i mówisz. I te rzeczy się czynią. I następuje rozwiązanie, następuje uwolnienie. To jest coś wspaniałego. I tego pragnę. Jeszcze więcej w moim życiu. W obfitości, aby to było. Nie tylko jakieś pojedyncze wspomnienia z mojego życia, gdzie Duch Święty, przez to, że w końcu byłem Mu posłuszny i słuchałem Jego głosu, mógł mnie użyć, ale pragnę tego na co dzień. Chodzić na co dzień. Dobrze, żeby nie iść dalej, dlatego przejdźmy do tej drugiej kategorii, darów orzekających. Jakie to są dary? Jakie możemy do tej kategorii dary przyłączyć? Są to proroctwo, różne języki i wykładanie języków. Jak możemy rozumieć tą kategorię, mówiąc orzekające dary? Każdy z orzekających darów zawiera w sobie pewną formę deklaracji Bożej, pewną prawdę lub nadnaturalne przesłanie bezpośrednio od Boga. Kiedy też myślałem o tym darze prorokowania, w liście do Koryntian, 14 rozdziale, cały czas w tym pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale, 3 wierszu, apostoł Paweł pisze tak, a kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. To jest mowa o proroctwie. Co powinno zawierać proroctwo? Zbudowanie, napomnienie, jeżeli trzeba, i pocieszenie. To wszystko zawsze ku zbudowaniu. I to jest bardzo ważne. Paweł wcześniej pisze, dążcie do miłości. To, o czym mówiliśmy wcześniej, co ma nas napędzać przede wszystkim. Miłość. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Dlaczego najbardziej o to, aby prorokować, Paweł pisze? Dlatego, że wtedy, kiedy dostajesz słowo od Boga, to ono musi zbudować. Ono musi skonfrontować. Nawet kiedy ono napomni cię, to ono cię napomni ku zbudowaniu, a nie ku zniszczeniu, nie ku potępieniu. To jest wspaniałe, kiedy przychodzi Boże Słowo do ciebie. To czujesz taką Bożą miłość, Bożą opatrzność, że On przychodzi do ciebie, on, nawet jak cię napomina, to jest to różnica, to nie jest takie oskarżenie. Ale to jest właśnie może rozwiązanie przede wszystkim tej sytuacji, w jakiej jesteś. Kiedy przychodzi
dar proroctwa do Twojego życia i jest ewidentne wskazanie na powód, na przyczynę. I następuje napomnienie i w ten sposób, jeżeli Ty posłuchasz Ducha Świętego, tego napomnienia, przychodzi uwolnienie. Następuje zbudowanie. Dążcie do miłości, aby prorokować przede wszystkim. Jest to zachęcające przesłanie od Boga, dostarczane przez ludzi, przez nas jako naczynia. Jesteśmy naczyniami Ducha innej osobie, innym osobom, Kościołowi. To jest coś, co powinniśmy pragnąć. Ja pragnę być zbudowaniem dla Kościoła. I tu jest taka różnica, kiedy mogę stanąć sam i w własnej mądrości, w własnym poznaniu, zrozumienia Bożego Słowa, zrozumienia Boga tym, kim On jest, jaki jest, kiedy mogę mówić. I mogę mówić dobre rzeczy, że Bóg jest taki i taki i Bóg chce to i to. Ale jest pewna różnica między tym, kiedy ja to mówię w własnym poznaniu, w własnym zrozumieniu i takim chceniu, aby to było, aby takie rzeczy miały miejsce, a jest różnica, kiedy Duch Święty ewidentnie wstępuje i kiedy to jest ewidentnie Boże Słowo, które wydostaje się ze mnie, z Ciebie. Dlatego, że to jest to, kiedy jest mowa, jak Jezus przemawiał. Jaka była różnica. Tam czytamy w Ewangelii, że ludzie tą różnicę od razu wychwycili. Dlatego, że On nie przemawiał jako ten, który miał taką wiedzę, tak jak faryzeusze. Oni mogli wyjść i mówić dobrze i mieć rację. To, jaki Bóg jest i czego chce. I jak powinno być. I to było zgodne z Torą, z Bożym Słowem, z ich poznaniem. Ale to jest co innego, kiedy mówię w własnym poznaniu, w własnej mądrości, a to jest co innego, kiedy Duch Święty, kiedy Bóg wstępuje i wtedy to Słowo ma moc. Ma moc i ono zmienia. Bo często możesz coś mówić i to tak czuję, że to się odbija, spada. To są takie moje pobożne życzenia, że chciałbym, nie wiem, czy rozumiecie, o czym teraz mówię, chciałbym, żebyś był taki, żebyś żył tak, żebyś to zrobił tamto, żeby Bóg ci się objawił. To są takie moje pobożne życzenia. I tak chcę nawet cię pobłogosławić w jakiś sposób, ale tak wiecie, tak z siebie. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy On używa naszych ust, twoich ust, to rzeczy zaczynają się dziać. Chociaż są one wypowiadane i nie widzisz ich bezpośrednio, że to już teraz się dzieje, to w tej sferze duchowej one są ogłaszane i one są ustanawiane, bo to jest Boże Słowo, które się wypełni. Bo dlatego, że kiedy Bóg mówi, to Jego słowa nie są rzucane na wiatr, ale one wykonują swoje dzieło. Amen? I o takim czymś mówimy, kiedy mówimy o proroctwie. To jest bezpośrednie przesłanie ku zbudowaniu od Boga. Tego potrzebujemy my, potrzebuje Kościół. Idźmy dalej. Dar języków. Jest pewna różnica między darem języków, który Duch Święty obdarowuje nas przy pewnych okazjach, a modlitwą na językach. Tu jest pewna różnica, którą tą modlitwę na językach otrzymuje wierzący w momencie chrztu w Duchu Świętym. A dar języków jest przesłaniem od Boga do innych w tym właśnie innym języku, nieznanym nam, nieznanej tej osobie, która tym językiem się w danym momencie posługuje i przez którą właśnie to przesłanie się dokonuje, przez którą Duch Święty mówi, ale w innym języku, aby to było zrozumiałe dla tej osoby, która się posługuje być może teraz tym językiem. Tak jak kiedy Duch Święty spoczął na tych, którzy byli zgromadzeni i oni w innych językach prorokowali, wielkie dzieła Boże ogłaszali, a ci, którzy byli zgromadzeni w Jerozolimie, słysząc to, mogli usłyszeć Ewangelię, mogli usłyszeć o Bogu i potem, kiedy Piotr głosił, mogli uwierzyć i oddać Bogu swoje życie, zostać ochrzczonymi. Ale tutaj w tym temacie, ze względu na czas,
nie będziemy dalej brnąć, podążać. Pójdźmy dalej. Jest jeszcze wykładanie przesłania, wykładanie języków. Jest to otrzymanie nadnaturalnego rozumienia ogólnego sensu komunikowanego przesłania. Dlaczego mówię ogólnego? Dlatego, że nie zawsze jest to słowo w słowo. To nie jest takie przetłumaczenie literalne, tak jak to tłumacz stara się być dokładny. Jeżeli ktoś mówi w innym języku, ja ten język znam, staram się słowo w słowo przetłumaczyć jak najbardziej, jak najlepiej to potrafię. Ale często bywa tak, też spotykałem się z tym i widziałem też w innych kościołach, że jedna osoba po prostu mówi, modli się w języku, a inna osoba po zakończeniu tej modlitwy wychodzi i dosłownie w kilku słowach przetłumacza sens całej tej modlitwy, wyjaśnia zrozumienie tego przesłania. Albo bywa też tak, że pewna osoba po prostu modli się, używając innego języka i dostaje inna osoba zrozumienie, albo i ta sama, i wykład jest dużo dłuższy. Także to nie chodzi o takie wykładanie języków, takie słowo w słowo, ale tu chodzi o to, że masz dar, słyszysz, jak ktoś modli się na języku i Duch Święty porusza cię i daje ci zrozumienie i wykład tego, co było złożone, co jest wypowiadane. Także tu jest mowa o takim wykładaniu języków, o takim zrozumieniu i przesłaniu ku zbudowaniu. I 14 rozdział, 5 wiersz o tym mówi. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Dlatego tu jest mowa o tym wykładaniu. Dlatego, że jeżeli jest wytłumaczenie, jest wykład, jest zrozumienie wtedy i może być zbudowanie dla reszty zgromadzonych. Jest to każdy dar ku zbudowaniu. A kiedy modlimy się na językach, budujemy sami siebie. To jest wspaniałe też. To jest cudowne, ale tu jest mowa teraz o wykładzie daru, jakim jest o wykładzie języka. I ostatnia kategoria, dynamiczne dary. Dar wiary, dar uzdrawiania i dar czynienia cudów. Tu akurat w tej kategorii są te pozostałe trzy. Dar wiary. Oj, temat. Ale jakbyśmy to mieli tak zrozumieć, to wiemy, że wszystko w chrześcijańskim życiu naszym wymaga wiary. Nie można Bogu się podobać bez wiary. Nie można Go przyjąć, nie można zostać zbawionym z łaski przez wiarę. Jezus zachęca nas do wiary. Wierzcie w Boga. Prawda? O tym też mówi Jezus w Ewangeliach. I we mnie wierzcie. Ale o tym, o czym ten dar, dlaczego to jest tak ważne, to nie mówi nam tylko o takiej wierze, że wiemy coś, że wierzę w Boga, ale to jest o takiej pewnej głębi. Tu jest mowa o takim ponadnaturalnym wyposażeniu nas w wiarę, w ufność, w pewnej szczególnej sytuacji, może w doświadczeniu, w jakimś prześladowaniu, jakimś ucisku, w chorobie, cokolwiek. Tutaj możecie sobie teraz wstawić ze swojego życia, też z własnego doświadczenia. Są pewne sytuacje, gdzie normalna wiara nie wystarczy. Kiedy nasza wiara, jakby taka siła, sama wiedza w to, że Bóg ma moc to uczynić, to już nie jest wystarczające. I wtedy właśnie potrzebujemy daru Ducha Świętego, aby przyszedł do nas i On ten dar chce nam dać, chce nas wspomóc, chce nas wzmocnić. Czy Piotr nie znał Jezusa, czy nie mówił, że Go kocha, czy nie mówił, że nie odda życia, czy nie deklaruje tego, nie deklarował. Ale tego daru wiary troszkę zabrakło
wtedy, kiedy przyszli po Jezusa do ogrodu. To o takim darze wiary mówimy, kiedy mówimy o darze wiary, który jest darem łaski, darem Ducha Świętego. Tego daru potrzebuje Kościół, potrzebujemy my. I wierzę, że będziemy potrzebować coraz bardziej i bardziej i coraz więcej. I coraz więcej. Dlatego, że kiedy jest wszystko dobrze, możemy się też zarzekać, Panie, ja nigdy, albo Panie, ja wszystko dla Ciebie. Prawda? Ale kiedy przychodzi doświadczenie, które powala, gdzie naprawdę nie wiesz, nie masz siły, wtedy potrzebujesz oprzeć się na Bogu. Potrzebujesz, aby On cię wzmocnił, aby dał ci siłę, aby dał ci siłę do tego, abyś zwyciężył. O takim darze tutaj mówimy. Po nadnaturalnym wyposażeniu w tą wiarę, w tą ufność do zwycięstwa danej sytuacji. Dar uzdrawiania. Też temat bardzo szeroki. Ten dar może się przejawiać, kiedy ktoś się modli o nas, ale tak samo, kiedy sami modlimy się o kogoś w komorze. Też w ten sposób Bóg może nas używać. Jest mowa, kiedy Duch Święty może cię użyć, kiedy nałożysz na kogoś ręce, bo Duch Święty ci tak prowadzi, żebyś nałożył na niego ręce, pomodlił się i ta osoba zostanie uzdrowiona, ale Bóg jest Bogiem. I są takie sytuacje, kiedy budzi cię w nocy Duch Święty i modlisz się, bo Duch Święty ci wskazuje osobę i wstawiasz się za tą osobą. Albo uzdrowienie, albo uwolnienie. Teraz jest mowa o darze uzdrawiania. I kiedy Duch Święty chce się tobą posłużyć, abyś zaczął ogłaszać, abyś zaczął bojować, uzdrowienie nad pewną osobą. I nie potrzeba wtedy bezpośredniego dotyku tej osoby, ale on działa w sferze duchowej. Dar uzdrawiania. Może być tak samo w komorze. Możemy także modlić się o siebie. I Bóg wysłuchuje. Amen. Wiele razy było tak, że potrzebowałem Bożego dotyku, uzdrowienia i Bóg wysłuchiwał. Jemu chwała za to. I to jest to, o czym mówiliśmy też na początku. Dar uzdrawiania. Tak samo kolejny dar czynienia cudów. To nie są dary zarezerwowane tylko dla Bożych ulubieńców. Tylko dla jakichś apostołów, ewangelistów. To jest najwyższa półka. A reszta nie. Ale to jest dar taki sam jak każdy inny. I tak samo potrzebujemy go, i ja potrzebuję, i Kościół go potrzebuje. I dlatego powinniśmy na nowo skupić się na tych darach, na miłości i na Duchu Świętym, aby sobie usługiwać tymi darami. Ja bym pragnął usłużyć komuś tym darem, ale także pragnąłbym, aby ktoś przyszedł i mi usłużył i pobłogosławił, aby Bóg go użył w moim życiu i mnie zbudował. Dar czynienia cudów. Jak rozumieć? Boża zmieniająca okoliczności interwencja. Tak najprościej, jak to możemy rozumieć. Jest to Boża interwencja. Tak jak kiedy Jezus był na łodzi i zgromił sztorm, wichurę. Cała Biblia jest księgą cudów. Cały Stary i Nowy Testament ogłaszają wielkie dzieła Boże, ponadnaturalne. I Bóg jest Bogiem cudów. Amen? I dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I kiedy chodzimy w Duchu Świętym, to ten dar czynienia cudów, on również chce, aby był uwolniony w Kościele, aby był uwolniony w Twoim życiu, w naszym życiu, tak jak każdy z innych, ku zbudowaniu.
Amen. Chciałbym, abyśmy powstali na koniec. Dla mnie ten temat był też taką zachętą do tego, aby na nowo przestudiować te dary Ducha Świętego, każdy z nich. I tak do tego Cię zachęcam, abyś zastanowił się i wrócił do tego listu pierwszego do Koryntian, do 12, do 14 rozdziału i poświęcił trochę czasu przed Bogiem. I zaczął rozmawiać z Duchem Świętym, rozmawiać z Bogiem. I aby każdy z nas osobiście, szczerze przed Bogiem, zaczął sobie odpowiadać na te ważne kwestie, jakim jest właśnie Boża miłość. Boże, czy we mnie jest Twoja miłość? Czy rozpala mnie Twoja miłość do tego stopnia, że nie pozwala mi być obojętnym na Twojego Ducha, na los moich braci, na los ludzi? Pomódlmy się razem. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że Ty przypominasz nam to, kim Ty jesteś. Że Ty, Panie, posłałeś swojego przyjaciela, pocieszyciela, który ma dla nas dary. Dary, którymi Ty chcesz nas ubłogosławić, na które nie zasługujemy, ale Ty chcesz, abyśmy pragnęli ich. Rozpal na nowo w nas głód. Rozpal w nas miłość, Panie, na nowo. Rozpal we mnie, Panie, na nowo pragnienie każdego z tych darów. Pragnienie prorokowania ku zbudowaniu. Aby to nie było tylko ze mnie jakieś moje pragnienie, ogłaszanie, ale aby to było z miłości, Panie Jezu, abym stał przed Tobą i mógł przekazywać to, co Ty chcesz, aby było mówione, to, co Ty chcesz, aby było ogłaszane w Twoim Kościele, bezpośrednio do każdego z nas. O Panie Jezu, potrzebujemy Twojego daru, daru uzdrawiania, do tego, abyś Ty, Panie Jezu, dotykał się nas, abyśmy byli uzdrawiani. Potrzebujemy tego, Panie. Rozpal na nowo w nas pragnienie w Twoim Kościele. Dopełnij do każdego z tych darów. Rozpal w nas dar wiary, mądrości, wiedzy, dar języków, wykładania. Każdego z tych darów, Panie, potrzebujemy. Każdego z nich. Rozpal na nowo swój Kościół, abyśmy byli tymi, którzy obfitują w te dary, tymi, którzy posługują się ku zbudowaniu, które są obecne podczas naszych zgromadzeń i w naszym życiu. O to się modlimy, Panie. Duchu Święty, abyśmy byli tymi naczyniami, które Ty chcesz używać, które Ty używasz i które odbierają i przekazują dalej, Panie. Abyś Ty był tym na pierwszym miejscu i we wszystkim uwielbiony i wywyższony w Kościele. Chwała Tobie niech będzie, Panie Jezu. Amen.